Do czasu wejścia do Unii Europejskiej Polska miała bardzo dobre normy przetwarzania żywności. Były to tak zwane normy branżowe. Polska nie dopuszczała sztucznych konserwantów, smaków, etc. etc. prawda? Mogły być tylko naturalne. Niestety po wstąpieniu do Unii. To bardzo na niekorzyść się zmieniło. Chcę powiedzieć też, że wstąpienie do Unii było też ciosem w polską produkcję mleczarską. Były wtedy kontyngenty, tak zwane, prawda kwoty, i co zrobiono? Przydzielono Polsce trochę ponad 8 miliardów litrów mleka, a dla porównania podam, że Irlandia. 10 razy mniej ludna uzyskała 6 miliardów. Więc jakie dysproporcje, prawda?